Panowie, jedna z tych, które w asyście arbitrów wychodzą na płytę stadionu. Na niebiesko-biało goście z Gniezna, na żółto-czarno nie dba Wągrowiec. Witamy oba zespoły arbitrów. Przypomnę, dzisiejsze zawody poprowadzi pan Adrian Olejniczak, a jego asystentami będą pan Szymon Cyperkowski i pani Sylwia Grygiel. I przypomnę również składy wyjściowych jedenastek obu zespołów. Goście z Gniezna. 1. Patryk Szafran, 3. Adrian Franczak, 4. Michał Sztańkę, 6. Robert Pepliński, 7. Jakub Hoffman, 10. Gracjan Konieczny, 14. Kacper Zimmer, 15. Dawid Radomski, 21. Tomasz Kazimierczak, 24. Miłosz Brylewski, 25. Krzysztof Wolkiewicz. Gospodarze: 1. Patryk Łagodziński, 3. Michał Gruszka, 7. Rafał Leśniewski, 8. Mateusz Sporek, 9. Mateusz Rozmarynowski, 10. Mikołaj Ortyl, 11. Marcin Kowalczyk, 14. Patryk Księt, 19. Mikołaj Dobrzykowski, 21. Kacper Skarbiński, 23. Gracja Wysocki. Nie, tam jest prawo. Aha, dobrze. Jak to grubo? Zdarzyło.
Takie planowane tam się tak, no. Wszystko ok? No. A reszta to samo przyjęcie. Wracam do siebie. Żyję. W czwartej minucie spotkania kapitana uderzeniem popisuje się Mateusz Rozmarynowski od czwartej do Tegęba. Prowadzi słyszkę 1-0. Nawet gorzej, bo rybusy wiecie. Ale co zrobić? Ja dzisiaj też prowadziłem żonę, żeby poczuła to od rodziny, od atmosferę studiów. Tak. Był czas, żeby się no. Wyrównująca bramka dla gości z Gniezna, a jej strzelcem grający z numerem 4 Michał Szajkę. W 9 minucie spotkania mamy remis 1-1. Nie znam obie?
nie przechwyciłem. Jeszcze zanim się rozwiązki zaczęły, że Michał było wam to szczerze. Życie, kurde. I brawo. Że niby laskarze. Teraz! Teraz!
No za to lat wróciłem się. Co mi się nie zrobił z głowy, panie? Jeszcze mi szli z głowy. Jeszcze. No jak? I to było gdzieś dobry 10-11. Nie! A to wcześniej co wyszedł? A to co ten obronił? No. Żółte. Dawaj,
Thank you.
Thank you.
możesz nam zdjęcie zrobić? Kurwa, to nie kłańcie, to kuja!
Ej, na losu! Sędzia! Jest! Jak to nas czerwona!
Strzelcem trzeciej bramki dla Nielby, grający z numerem 7, Rafał Leśniewski. Od 40 minuty spotkania Nielba prowadzi z Mieszkiem 3-1. Jedno mu kuje to na pewno, bo będzie karny. Jedna czerwona. Też. Michał Buszka z Wołowego też jedną. Że to sobie wszystko bardzo prawdopodobne. A dla Mieszka Michał Stańka też jeszcze jedną czerwoną. 3-6-1, 90 na 6-2. No. Miało być 3-2, będzie 6-2. Dostek. A 3 miś. Dobra,
była. Druga żółta kartka dla gracza Niemby. Tym razem żółtym kartonikiem upomniany został grający z numerem 9 Mateusz Rozmarynowski. Do czasu gry w pierwszej części spotkania sędziowie doliczają co najmniej 2 minuty. Zdobywa grający z numerem 23 Gracjan Wysocki. W doliczonym czasie pierwszej części spotkania Milda Truwak z Mieszkiem 4-1. I w tym właśnie